Witam Was tutaj, cześć, cześć, Amizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Campus. Co tu dużo mówić, mam nadzieję, że Wam się podobała ogólna seria i zaczynamy oczywiście od tego, co jest na początku, czyli ile dni zostało do otwarcia Metra na Woli, czyli Płocka, Młynów i Księcia Janusza, a my już przechodzimy do samego, całej części ważnej, a mianowicie, proszę bardzo. Tak to wygląda po ostatnim odcinku, no, może trochę inaczej wyglądało po ostatnim odcinku, ale trochę się zmieniło. Ze względów technicznych oczywiście. I mam na myśli tutaj to, że dobudowałem wszystkie rzeczy, zrobiłem wjazdy, wyjazdy autobusowe. Co do samego tej głównej części, to niestety mieliśmy pożar. Dosyć duży pożar, co na pewno nam niedobrze wpłynęło na naszą renomę. No i promy, co do promów, to promy zaczęły się tutaj odbywać, a tutaj musimy wybudować tramwaje, bo promów tutaj nie będzie, tu będzie park od tej strony. W przyszłości może nawet dzisiaj się tym parkiem zajmiemy. Kto wie, kto wie. A, i tu mamy naszą dzielnicę, super przemysł i taksówki. Tak, taksówki się pojawiły w naszym mieście, dzięki czemu no, mamy trochę lepszy transport. Zaraz zobaczymy, czy są jakieś zlepki. Tu mamy zajezdnie dla autobusów wycieczkowych. To może też kiedyś zrobimy. Mamy tutaj też stosownie poczty, dwa razy oddziały helikopterów strażniczych, autobusy na biopaliwo, utrzymanie dróg, no i śmieci, recykling i taksówki. Żebyście byli ciekawi, tutaj jeździ jedna linia autobusowa, która jest przepełniona, jak już tutaj dojeżdża się cała opróżnia. O, widzicie? To jest 134 osoby czekają na transport do tego miejsca. Więc dzisiaj się zajmiemy jakimś prostym transportem do tego miejsca. Prostym transportem, tak. Już samo powiedzenie tego, że jest błędne, ale co tam, nie szkodzi. Proponuję zrobić tu po prostu jakiś dworzec gdzieś z boku, żeby po prostu oni mogli z niego korzystać, bo dojazd autobusowy jest co prawda trochę nie najlepszy. No ma, zanim to zajmiemy się popytami. A popyt jest i to dobry, więc trzeba byłoby z niego skorzystać. Tutaj tej dzielnicy ostatnio rozbudowywaliśmy. Ogólnie wtedy nie było takiego dużego popytu na ludność, a trzeba z niego korzystać, póki jest. Właściwie jak jest. No dobra, tu mamy nasze te skromne dzielnice. Sobie zaraz odmierzymy, jaki tu mamy teraz odcinek do wykonania. To jest odcinek od... ok, 5200. 5200. Dobra. Tak, tak, my robimy tę dzielnicę bardzo równą. I to akurat ma swoje głównie zalety. Też przy okazji. Tu co prawda mamy ten węzeł kolejowy aktualnie, ale nim się zajmiemy przebudową jego kiedy indziej. Na razie po prostu sobie to będzie dojeżdżać gdzieś tutaj i cała nasza tutaj droga będzie jakoś zlokalizowana. Jeszcze nad tym nie myślałem dosłownie. Więc tak, tutaj damy sobie takie drogi. Aha. Tu mamy te kamyczki i bym kamyczki zostawił, gdzie byśmy akurat sobie zrobili jakieś skromne randko. Poczekajcie. Jak będę zrobić to randko? Dookoła kamyczków. Znając, że to nie będzie takie proste. Jak mamy połączone jeszcze linie pomocnicze, to już na pewno. Okej, dobra, widzę. Tu trzeba zrobić aż tak. Dobra. Okej, i stąd będziemy mogli pójść. Albo i nie będziemy mogli pójść. O. Dobra. I stąd się podłączysz. Jak ja ci mówię, że się podłączysz, to się podłączysz. Tak? Wtedy nie masz prawa dyskusji. Dobra. Stąd tu i nie. I tutaj powinno to być pod takim kątem. Ja to zrobię, żeby to było pod takim kątem. O, dobra. I dalej tutaj się ciągnie i to się tutaj podłącza. I tutaj z kolei, no dobra, to też trzeba zrobić tak, jak to było. Czyli, że ty dojedziesz sobie... No dotąd i stąd trzeba będzie zrobić wkrętą. Wjazd na to rondo. Bo widzę, że nawet będzie większy problem. Okej, okay, tak wjedziesz, ale tak mi nie satysfakcjonuje. No, to będzie też ślepa uliczka. Takie ulice też możemy robić przecież w naszym mieście w sumie. I stąd z kolei będzie właśnie na odwrót.
Albo nie, nie będziemy w tej dzielnicy już z tym rondem, bo to już samo rondo jest ciekawą odmianą tej dzielnicy w porównaniu z pozostałymi, więc już nie będziemy tutaj aż tak dużo kręcić. Dobra, no i tu mamy naszą linię kolejową, my ją trochę przesuniemy, bo mimo wszystko ona trochę powinna tutaj dosyć mocno teraz psuć, a właściwie podlegać problemom, więc to sobie wyburzymy, to sobie wyburzymy. Tak, pamiętam, że tutaj jest ten zakręt ciekawy. Tutaj go zbliżę, trochę bardziej wykręcę. O, bo tutaj mamy nasze tutory. Tak sobie jadą ładnie, pięknie, beztrosko i my właśnie musimy tutaj tą beztroskość ograniczyć dzięki temu. Więc tutaj jak to sobie tak wykręcało, to bardzo dobrze, bo tutaj będzie dworzec za chwilę. Bo w każdej z tej części będzie dworzec, taki jest pomysł przynajmniej. Kiedy będzie to dobrze całkiem nieźle funkcjonowało. To jest pierwsze, a po drugie dużo innych jeszcze zalet jest przy okazji. I ja bym zapomniał, ale to jest oczywiście droga jednak kierunkowa. To wszystko. Aha. A, dobra, wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi, musi to być jednolitym kawałkiem. I teraz możemy sobie zrobić podłączenie tutaj. O, co nie? I teraz stąd zróbmy sobie dojazd. I tu. Dobra. To powiedzmy, że jest całkiem dobrze już zlokalizowane. Tu zróbmy sobie dojazd do naszej drogi głównej, którą to sobie tutaj podczepimy. Dobra. I tutaj gdzieś sobie postawimy nasz dworzec. Dworzec wschodni. Chyba pod takim miejscu nie byłby zły, bo wtedy możemy jeszcze coś tutaj pomyśleć co do całej reszty komunikacji. Okej, okay, dobra. Tutaj to sobie ładnie podłączyliśmy. I dzięki temu, że on jest tak nisko, to sobie tu zrobimy wiadukcik. Jeśli chodzi o tą część komunikacji. Dobra. Tak, i stąd właściwie jakbyśmy już poszli do góry cały czas, to nie byłoby takie złe. Bo tam dalej to nie mamy zbytnio miejsc. Chociaż widzę, że z grą się chyba drogę damy łagodniej. A mianowicie tutaj nam się zabił bardzo ładny przejazd dołem, co jest świetną nowiną. Stąd byśmy sobie puścili dalej naszą drogę kolejową. No powiedzmy, wyciągnijmy ją do środka tego, czy gdzieś dotąd, i tutaj będzie mógł się powoli wyjeżdżać na górę. Więc tak, tak. Cyk, cyk, cyk. I tu sobie spokojnie po prostu te pociągi będą mogły wyjeżdżać. Dobra, no i tutaj sobie dajmy ten nasz tor. I tutaj on się wykręci i no, musimy niestety trochę go wykręcić. Tutaj daleko jest ten odjazd, ale dobra. Tutaj, nie ma. Tam mamy zabinę. I tutaj z kolei to już wyjechało tak na dół, to możemy sobie zbić. Tak, podłączenie z autosolem. No ma, na razie jeszcze nie będziemy się zastanawiać co tu zrobić, bo to później prawdopodobnie trochę pozmieniamy. No ale jakby coś, to mamy już zrobione. Teraz pytanie, czy jeżeli byśmy sobie to zrobili w ten sposób, to tutaj też się nam zrobi... O! Tak, bo gra ma jakiegoś takiego baga, że w niektórych miejscach robi, a w niektórych nie chce robić wiaduktów. No ale dobra, tu akurat chce robić, co jest bardzo dobrą wiadomością. Raz, dwa. Ale jednak musi być wyżej. To sobie zróbmy ten krótszy kawałek. Raz, dwa, trzy. Okej, i tu musimy sobie zrobić to mniej więcej jakoś tak. I dalej jeszcze później pomyślimy, jak to będzie jechać. Bo tam na pewno będzie jakaś komunikacja później, ale to jeszcze nie wiemy. A, zróbmy pociągi z powrotem, żeby można było już włączyć tutaj. Teraz się zastanawiam, czy te pociągi jest sens tutaj jeszcze cisnąć. Nie, tutaj sobie zróbmy już może jakąś część taką trochę zwyklejszą, tak bym to powiedział. Więc tutaj jakbyśmy to wpuścili w dół, to nie byłby zły pomysł. Tu by to sobie przejechało i gdzieś tu by mogło wyjechać. Tutaj. O, i nawet tutaj byśmy mogli to z dwóch stron wyciągnąć. To jest jeszcze lepsza wiadomość. Tylko tak. Aby to wyjechało z dwóch stron, trzeba tutaj powiększyć to. Okej, okay, dobra.
teraz możemy spróbować to zrobić. Czyli ten tunel wykręcimy tutaj. Normalna wysokość jest gdzieś na tej wysokości, czyli stąd będziemy mogli odjechać. Dobra. I tu byśmy sobie zrobili wjazd w tunel. Dobra. I tutaj będzie jechać to sobie na prosto do tego tunelu, który tutaj zrobiliśmy sobie przed chwilą. Czyli cyk, cyk. No i powiedzmy, że jakoś tak. Natomiast drugi tunel. Zobaczmy, jak to wygląda. No, dobra, niedobrze. To nie jest no dobra, to jest niedobrze. Dobra, zróbmy sobie w ten sposób. I teraz może to wejdzie dobrze. Na pewno lepiej już jest, niż było takie przed chwilą. Cyk. Cyk i tutaj zróbmy sobie wjazd. Okej, dobra, no nie jest tak źle. Dziwnie trochę to wygląda, ale to jest pewnie też tylko chwilowe. Jak później zobaczymy. Nie wiem jeszcze. I napraw tunel, to jest ta opcja. Oczywiście, chyba takich cudów jeszcze nie wymyślili w Cities nawet. Dobra, i tutaj sobie wyrównajmy te zbocza, żeby to jakoś całkiem nieźle wyglądało. I tutaj, tak jak możecie się domyślać, będą zjazdy z naszych autostrad. Znaczy właściwie na autostradę i z autostrad. Więc tutaj dotąd. I tutaj nie. Dobra, tutaj sobie zrobimy taki zjazd. Okej, i tutaj byśmy sobie doprowadzili w ten sposób i... Właśnie widzę, że to jest jakiś... A, czekaj, bo tu jest... Co kolejny, to nie jest podłączony. Coś nam wbiło, kolejne. To był rok akademicki, prawda? Tak. Nie. No, to był rok akademicki. Trzeba mi przyznać coś na nowy rok. Kurczę, szkoda, że nie zauważyłem tego. Musimy sobie popatrzyć. Co to jest kiepskie z tym, że... One tak wlatują po chwili. Ten jest renomowany, a ten nic nie wbił się, a to dlatego, że jeszcze dzisiaj nic nie kręciliśmy. To jest akurat logiczne nawet. Dobra, dajmy im to ogrzewanie. Tutaj dajmy sobie to podłączenie. A i tu widzę, że tu jest jakaś bardzo ciekawa rura, którą trzeba wyburzyć, bo nam psuje cały tutaj wygląd tego. I was unable to play spots at the elite level I would have liked. Instead, I invested my energy into getting the best price as possible. Szkoda, elektronię teraz jednym wyłączyliśmy, ale sobie spędzamy bardzo dużo energii. Tak poza tym, więc nie powinno być źle. A, i to by możemy się już tutaj podłączyć jeszcze raz. No i dobra, no i powiedzmy, że tu jest całkiem nieźle. Tu jest nasza autostrada jedna, działa świetnie. Tu jest jeden zjazd z naciskiem na to, że jest. To już jest nieźle i on prawdopodobnie tutaj zostaje tylko na chwilę. Bo prawdopodobnie to w ogóle wjedzie w tunel. I to byśmy mogli w tym momencie zrobić. No, patrzę na zagadę, mamy już 10 minut tylko jeszcze. Bo dzisiejszy odcinek jest krótszy. Dużo krótszy, no, ale na dobra. Niż przeciętne. Nie niż takie, jakie powinny być. Powinny być jak najkrótsze, ale na dobra. Okej, zapisywanie. To chwilę sobie poczekamy. No, świetnie. Poszło w miarę szybko. Kluczy. Taka odległość. I mamy tunel, dobra. Czy tu nam wyjedziesz spokojnie? Wyjedziesz spokojnie. Świetnie. I stąd możemy sobie puścić na razie tylko jeden zjazd na autostradę i właściwie nawet jeden tutaj w tą stronę. Jeden wjazd. Tak jakby komuś się bardzo zachciało i bardzo potrzebował. Ale wiecie. Od przybytku głowa nie boli, jak to ktoś powiedział. Nie pamiętam oczywiście to. Dobra, no i gdzieś w tym rejonie trzeba zrobić tutaj podłączenie. Tak, tutaj to będzie dosyć ciekawie wyglądać. No i zobaczmy, bo to nasza linia to tam wajowa, jedna.
ta, która tutaj jedzie, o ta, to ona jedzie tutaj po całości, nie ma, czyli trzeba przenieść pętlę tu dalej. Okej. No powiedzmy, że gdzieś dotąd i po prostu zrobić pętelkę. No to sobie zrobimy dookoła słupa. No dobra, niech będzie w sumie, to będzie nawet całkiem ładnie wyglądać. I nasz tramwaj stąd, który nawet tutaj miał przystanek. Na bogato. No sobie postawimy, że będziemy mieć teraz. Nie, no bez przesady. Gdzieś tu przystanek i teraz przy każdym z tych będzie mieć też po przystanku. Cyk, cyk i tutaj też cyk. Więc tam możemy wyburzyć ścieżkę też i autobus teraz będzie głównie używany, no bo nie ma innego dojazdu. Teraz zauważyłem, że chyba ja tutaj coś źle zrobiłem. Czy tu taki każdy jest? Że jest tak nierówno? Chyba tak, chyba każdy. No dobra, to jest jednak dobrze. No i co tu dużo mówić? Dajemy, żeby się wszędzie budowali nasi mieszkańcy. Czyli tutaj całymi płotami. A tam, gdzie się nie wybudują, czyli w tych niektórych miejscach, które są odznaczane, na przykład tutaj trzeba nie odznaczyć, no to tam zrobimy sobie biura. I handel. I handel, to też jest ważne. To tak, tu będą biura. Tutaj też na pewno będą biura. Tu możemy zrobić biura i dalej to będzie już handel. W tymże rejonie i tutaj jeszcze mamy jakąś jedną płytę. Więc proszę o wypełnienie. I reszta to będzie duży, ładny, piękny handel. Zwykły, pomijając oczywiście to. Tutaj mamy widok na piękne kamyczki. Więc tak. Bez tego. Bez przesady. No i całkiem ładnie to się będzie teraz tutaj budować. Dociągnijmy tutaj naszą linię kolejową, bo ona aktualnie tędy przejeżdża, ale bez zatrzymywania. To jest błąd. Jest pytanie, czy te obydwie linie tutaj się zatrzymują, bo tu jeżdżą dwa pociągi. Dwa pociągi. Chyba tak. No ma, to trzeba jedną schować. I zobaczmy, czy ona się tutaj zatrzymuje. Zatrzymuje się, no dobra. To w takim wypadku tu też ktoś będzie zatrzymywać. Tak, bo tu aktualnie obydwie się zatrzymują, dopóki nie zrobimy wielkiej reformy przebudowy. I tutaj, tak, tu, o właśnie tutaj, tak jak napisałem pięknie, będzie dworzec, który nawet może dzisiaj za chwilę postawimy. Z napisem tylko, z naciskiem na to, że tylko go tu postawimy, nic więcej nie zrobimy z nim, ale dobra. To tutaj nasz tramwaj jeździ i drugi tramwaj stąd będzie właśnie jeździć. I tutaj aktualnie nic nie ma po drugiej stronie, ale tutaj będzie mieć pętlę, bo na razie nie mam pomysłu, gdzie zrobić ją w innym miejscu. Chociaż w sumie możemy zrobić ją na dole, pod ziemią. No to nie jest taki zły pomysł. Bo nikt nam nie wypomni czegokolwiek, co jest pod ziemią. Tego nie widać, nie? Dobra, i tutaj sobie zrobimy po prostu pętlę. Po prostu sobie nie zawracać. Tak jak na dworcu zachodnim już niedługo. Nie, na dworcu zachodnim nie będzie pętli. Po prostu się będzie przesiadać z jednej kabiny do drugiej kabiny. No ma. To tutaj sobie zróbmy ten jeszcze jeden przystanek i stąd będzie jechać sobie nasz tramwaj, Bombay. Stąd tutaj, no tu będzie przystanek, tak, nie wiem jeszcze po co, ale będzie. Tutaj będzie przystanek, tak, żeby było w miarę równomiernie to rozkładane. I on tam będzie kiedyś gdzieś dalej jechać. Kiedyś tam, może. Nie wiem, jeszcze nad tym pracuję. Ale tu widzę, że chyba w tych samych lokalizacjach, jakby na przystanki, to będzie niestety najlepiej. No i dobra, i zamknijmy ten obwód i powinno to całkiem dobrze działać. Czyli tutaj aktualnie tramwaje nie dojeżdżają, tutaj jest dobrze. Tutaj mamy ruchliwy wyjazd z miasta, świetnie. Tutaj się nasze budynki zaczęły budować, no i zajmijmy się rzeczami podstawowymi, czyli jak biblioteka. Bibliotekę postawimy sobie w miejscu, gdzie nie ma kratek, bo gdzieś tam były takie miejsca. Tutaj jest takie miejsce. Ok, czyli obok tego postawimy sobie. Nie, to. Widzę, że biblioteka ma też wywalone. No trudno. Ok, nie ma. Tutaj się postawi. Mamy bibliotekę. Dalej, szkoła podstawowa.
Może i na razie jeszcze nie jest niezbędna, ale będzie niezbędna. I szkoła średnia, którą sobie postawimy, tak tutaj widzę, że jest załamanie wysokościowe. Proszę bardzo, gdzieś tutaj. No i to wszystko się powinno już tutaj całkiem nieźle budować. Szpital jest niedaleko tam, a kolejny będzie w kolejnej części, więc nie. Straż pożarna i policja, tak powiedziałem na odwrót. I oczywiście najważniejsze urzędy pocztowe, których jak widać tutaj by się przydał, więc oczywiście nie będę mówić, że się by przydał, tylko go postawimy. Więc chyba gdzieś tutaj, o, ładnie wejdzie, dama. Mamy urząd pocztowy, Warszawa 1. Zobaczmy, jak tutaj z tego korzystają. Wyłączmy pociągi dalekobieżne. Tutaj nie będę się tak dojeżdżać. Okej, no i widzę, że chyba całkiem nieźle kursują, bo widzę, że tam jest trochę ludu tam czeka. Na razie się nie będę jeszcze zastanawiać, od czego oni jeżdżą, ale trochę czeka. Świetnie. Tutaj w ogóle z tych potomów tutaj nieźle korzystają. To jest chyba najszybsza, w sensie nie jest najszybsza na pewno, ale jedna z takich bezpośrednich, biorąc pod uwagę, komunikacji. No ma, to dzisiaj nie postawiliśmy tutaj dworca, ale to dlatego, że teraz dopiero postawimy dworzec. No i teraz tak. Jak go postawić? Co, najpierw zróbmy drogę. Się zastanówmy, czy jak go postawimy, bo on będzie na pewno trochę w powietrzu. Tutaj w sensie, że... No, to sobie trochę wypoziomujmy może teren. Tutaj jest ogólnie górka. Tak pomijawszy to wszystko. To tutaj jest faktycznie górka. No, ja sobie trochę tutaj zetrzemy tą górkę, aby nam dworzec się w miarę równo prosto postawił. Ale mnie teraz tylko interesuje, czy ja będę w stanie zrobić jakieś węzły tutaj rozjazdowe, ale z tego co widzę, to tutaj ten dworzec jest kompletnie w złej lokalizacji. Trzeba go postawić trochę dalej. No dobra. No dobra, to będzie naprawdę wysoko. Albo naprawdę zjedziemy z gruntem. I chyba tak zrobimy. Chyba tak niestety zrobimy, że to będzie dosyć duża dziura, jeżeli chodzi o grunt. Może nie aż tak dużo, może troszeczkę podjedziemy, tak? Bo troszeczkę tam te tory będą mogły zjeżdżać później w dół. O, dobra. To już sądzę, że odpowiednia wysokość, różnica. No i tak, tutaj sobie to zjedzie nasza droga. I będzie sobie tutaj jechać kapołek. Dobra. I tu sobie byśmy postawili nasz dworzec. Okej. I tak jest dosyć dużo w powietrzu. I teraz tam musimy sobie zrobić, o właśnie, równe, piękne zjazdy. Z tym, że tak, z naciskiem na to, że równy zjazd, bo tutaj ten dworzec będzie trzeba... Nie chcę mówić wyburzyć, ale to byłaby najlepsza opcja chyba niestety. Bo jakkolwiek będziemy chcieli przekręcić, to będzie problem tutaj z naszą tą drogą. A tu jest mimo wszystko całkiem duży ruch. Sprawdźmy to. Ale jestem chyba przekonany, że on tutaj nie będzie chciał wcisnąć, prawda, na razie. To będzie trzeba jeszcze tutaj coś pomyśleć. Co do tego dworca, poczekaj. Tak, na pewno. Natomiast na koniec dzisiejszego odcinka jedyne co zrobimy, to podłączymy tutaj to i na tyle będzie na dzisiejszy odcinek. Dobra, tutaj sobie to. Tu ci mówię, że się podłączymy, to się podłączymy. Okej, jednak nie podłączymy się. Tak, bo to jest tylko chwilowy podjazd, żebym miał jakkolwiek tutaj te pociągi już zmienione. Albo jeden z tych pociągów, z tego co pamiętam. O właśnie. Obydwa nawet. Tutaj kończą bieg. No dobra, dobra, to świetnie. To wam trzeba zmienić ten bieg, żeby się kończył teraz tam. Tylko jak to zrobić tutaj? Okej, dobra. Udało się. Także ty jedziesz teraz tu. I drugi pociąg będzie dojeżdżać na ten drugi tor obok. Czyli na ten. Okej. I ty dojeżdżasz tu. Natomiast ten kolejny, o ten ostatni, który jedzie tam daleko, będzie mieć swój własny tor w przyszłości. A ten dworzec i tutaj cały ten tramwaj. Tramwaj zostaje tutaj, to już podjęliśmy tą decyzję. Natomiast tu będzie po prostu kolejny dojeżdżać tramwaj, on nawet nie będzie musiał dużo zjeżdżać. Będzie pętla tramwajowa. I obok prawdopodobnie też będzie pętla autobusowa. I to tyle, bo tutaj więcej komunikacji chyba nie ma na razie w tym mieście. Bo co do metra nie ma i kolej jednoszynowa raczej wątpię.
i jest i tak całkiem nieźle z tym, co aktualnie mamy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No to dzisiaj sobie głównie zrobiliśmy to i powiększyliśmy o kolejny dystrykt, dzielnicę w naszym mieście. Sprawdźmy, jak ona wygląda. No, całkiem nieźle się rozwija to wszystko, więc powiem tyle. Cześć!